Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 8 marca, czyli Dzień Kobiet i na wstępie od razu chciałam Wam życzyć kobietki wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ja właśnie skończyłam pisać dla Was życzenia na Instagramie z okazji Dnia Kobiet, więc dodajemy na Insta Story. Wiki, pomachasz? Gdzie idziesz? Idziesz na spacerek z mamą? Super, to idziemy. Idziemy przed siebie i powiem Wam, że popełniłam błąd, bo wzięłam naprawdę grubą kurtkę i teraz idę rozpięta, bo jest mi za ciepło. Więc jak będziemy jechać na zakupy, to na pewno się poprawię i wezmę swój cienki płaszczyk. Przywędrowałyśmy na plac zabaw, ale niestety wszędzie jest bardzo, bardzo mokro. Więc chyba nic z naszej zabawy. Musimy jeszcze trochę poczekać, prawda kochanie? Powiedz mokro. No, wszędzie jest mokro. Idziemy już do domu, czy nie? Nie. Nie? Nie chcesz iść do domu? Pierwszy plac zabaw w tym roku zaliczony. Wiktoria bawi się świetnie, chociaż na większe rzeczy nie może wejść. Ale biega sobie. Za chwilę będziemy się zbierać, ale widzę, że moja córeczka nie ma ewidentnie ochoty wyjść stąd. Wiktoria, idziemy? Mówisz, że nie. No to będzie ciekawie. Gdzie? Idziemy? Tak? Gdzie chcesz iść? No i moi drodzy, zrobiła się przepiękna pogoda, po prostu wiosna. My wróciłyśmy do domu, rozebrałyśmy się, ubrałyśmy się i pojechaliśmy wszyscy razem we troje do Daniela mamy. Wróciliśmy przed chwilą, w sumie stoimy pod blokiem teraz Daniela babci, poszedł coś zanieść i jedziemy na zakupy. Powiem Wam, że jak ostatnio byłam, były przepiękne modele butów dla dzieci, ale niestety te, które mi się najbardziej podobały, to niestety nie było rozmiaru Wiki. Mam nadzieję, że dzisiaj coś znajdziemy. A jak nie, to najwyżej albo jej zamówię, albo kupię w innym sklepie. No będziemy szukać, jeszcze mamy trochę czasu. No i tak, za chwilę będzie Daniel i ruszamy. I patrzcie, jakie jest piękne niebo. Szczerze, mam nadzieję, że już taka pogoda zostanie. Okay, w tym vlogu prawie cały czas jesteśmy poza domem i nawet nie mam kiedy nagrywać. I teraz jedziemy do chrzestnej Wiktorii, złożyć jej życzenia i zawieźć kwiatka. Jedziesz do Oliwika? Tak. Tak. I przyjechaliśmy do kwiaciarni po kwiaty i no niestety jest spora kolejka, więc Daniel poszedł, a my czekamy w aucie. Zobaczymy, co fajnego wybierze. W dobrym momencie nagrałam Wam kwiaciarnię, bo teraz kolejka jest aż na dworze, więc musiałabym nagrać wszystkich panów, którzy tu stoją, a to nie byłoby fajne. I w idealnym czasie przyjechaliśmy, bo teraz gdybyśmy wjechali na parking, to stalibyśmy również na dworze.
Ty! Ale piękny bukiecik, Oli, kupiłaś, tak? Już wysiadamy, tylko czapeczkę nałożymy. O. Wróciliśmy do domu i zobaczcie, jaki dostałam piękny, wiosenny bukiecik. Kolorowy, takie, jakie lubię najbardziej. I bukiecik oczywiście jest od mojego mężulka. A jeśli chodzi o zakupy dla Wiktorii, to kupiliśmy jej buciki. Już Wam pokazuję, jak wyglądają. Są to takie pomarańczowo-różowe, pudrowe najeczki. Takie już typowo wiosenne, nawet powiedziałabym, że letnie. Wyglądają naprawdę uroczo, takie malutkie buciki. I zaraz znajdę paragon. Mam, kosztowały one 139,90. Więc Wiktoria jest gotowa, słuchajcie, na wiosnę. Nie ma żartów. I byliśmy jeszcze w Tepco. Kupiliśmy jej piżamkę. Coś takiego z długim rękawkiem. Ona kosztowała 14,99, więc naprawdę niedużo. I do tego takie spodnie. Teraz tak patrzę, że one są jakieś duże, ale to nic. Podwiniemy nogawki najwyżej. Wzięliśmy jej takie słodkie skarpetki. Do tego jeszcze body. Body w takie słoniki. Całe białe. Tu mamy jeszcze chyba... Aha, jeszcze jedno body. Już takie mamy, ale gdzieś nam się zapodziało. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, gdzie je wsadziliśmy, więc wzięłam takie standardowe, eleganckie body. I komplet dresów. Spodenki. I do tego bluza. Myślę, że będzie wyglądała uroczo. I to chyba tyle z naszych dzisiejszych zakupów. Wiktoria! Cześć! Cześć, dziewczyna! Idziesz spać? Tak? Wikunia? Czy jeszcze się będziemy bawić klocuszkami? Klockami się bawimy, tak? No dobra. Więc my się pobawimy chwilę klockami i będziemy szły spać. Tak? Dobra. Dzień dobry! Cześć Wam! Hejka! Hejka! Co to znaczy? Co to za śliczna księżniczka? Okej, Wiktoria już jest bardzo, ale to bardzo zmęczona, więc żegnamy się z Wami i życzymy Wam dobranoc! Miłej nocki, miłej nocki! Nie wiem, czy nie będą za małe. Jak my kupimy teraz, to... Okej, ten vlog...